Cześć, z tej strony Piotr Tomaszewski, a Ty jesteś na kanale Z Mojej Perspektywy. W dzisiejszym odcinku postaram się zdradzić Ci moje sekrety, tajemnice, to co robię, żeby radzić sobie ze stresem. Zacznijmy sobie od tego, czym generalnie jest dla nas stres. Stres jest to reakcja na jakąś okoliczność i trzeba wziąć to pod uwagę, że właśnie jest to reakcja organizmu i każda nasza reakcja nie jest bezpodstawna, więc sam stres w sobie nie jest zły, on jest nawet potrzebny, tylko że do pewnego stopnia. Bo tak jak każda nasza reakcja, typu nie wiem, położymy rękę na czymś gorącym, no to zaraz ją zabierzemy z automatu, żeby się po prostu nie poparzyć. I tak samo ten stres. Stres daje nam jakby pobudzenie do działania, albo do ucieczki zazwyczaj, albo do walki z czymś. I właśnie ten stres jest nam potrzebny, dlatego że jest motywujący, jest budujący, sprawia, że jesteśmy gotowi do działania, bo wyobraźcie sobie sytuację, w której niczym człowiek by się totalnie nie przejmował i wszystko miałby gdzieś i tak naprawdę robiłby tylko to, na co ma ochotę, to wyobraźcie sobie takiego, nie wiem, pracownika, ucznia, nie wiem, partnera, kogokolwiek, to w każdej roli jakby dana ilość stresu jest potrzebna, żebyśmy byli efektywni. Tylko problem polega na tym, że w pewnym momencie tego stresu jest za dużo, a raczej my za bardzo reagujemy na ten stres i to tak naprawdę nas paraliżuje i sprawia zupełnie coś innego, bo właśnie tego jest za dużo i przestajemy robić cokolwiek, bo nie wiemy nawet w co rękę włożyć i jak sobie z tym poradzić. I okej, czym ludzie się stresują zazwyczaj? W większości przypadków człowiek stresuje się tym, co będzie, a raczej tym, co mogłoby się wydarzyć w przyszłości. Czyli stresuje się na przykład egzaminem, który nadejdzie, projektem, który ma zrobić, spotkaniem, na które ma pójść. I stresuje się tak naprawdę przyszłością, ewentualnie stresuje się przeszłością, czyli wspomnieniami, że przykładowo, nie wiem, coś go spotkało, jak w danej sytuacji i tak dalej. I w obydwu przypadkach jest to tak naprawdę błąd i to nie powinno właśnie nas stresować. Jedyny moment, w którym powinniśmy się stresować i ma to jakikolwiek sens, to jest teraz. Czyli przykładowo jadę na lotnisko, spóźniam się na samolot, samolot mi odlatuje, nie wiem co robić. To jest sytuacja stresująca i w tym momencie jak najbardziej ten stres jest normalny i nie ma czegoś takiego, że jest jakiś człowiek, który by się tym zupełnie nie przejmował, bo to też już by była pewna skrajność i no coś, co tak naprawdę no, by nam nie pomogło, więc to nie jest tak, że ludzie, którzy potrafią, że tak powiem, kontrolować swoje emocje, nie wiem, albo swoje raczej reakcje na dane sytuacje, to nie jest tak, że jest ktoś taki, żeby się w ogóle niczym nie przejmował, bo no, taka osoba po prostu by sobie nie radziła zbytnio. Więc w takich sytuacjach, że na przykład coś się dzieje w danym momencie i to nas stresuje, to jest jak najbardziej okej. Ale właśnie problem polega na tym, że stresujemy się przykładowo w większości przypadków 90% naszych scenariuszy, takich złych, których się spodziewamy w przyszłości, się nie wydarzy. My to po prostu sobie wymyślamy i tak naprawdę to nie będzie miało miejsca w zupełności. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Ale teraz postaram się Wam dać kilka takich tipów, sposobów, co robić w momencie, gdy właśnie taki stres się pojawia i jak sobie z nim radzić. Pierwszy sposób jest dosyć prosty i może się wydawać nawet wręcz niepotrzebny, zbędny, może nawet głupi. I chodzi mi o to, żeby spisać na kartce, czym się stresujemy. I uwierzcie mi, że w pewnym momencie, jeżeli właśnie spiszemy to, czym się stresujemy i spojrzymy na to trochę z innej perspektywy jednak, to zauważymy, że no, może to być zbędne, że może jednak przesadzamy. Także to jest pierwszy mój sposób, żeby po prostu spisać sobie konkretnie, co nas stresuje. I to jest wszystko. Drugi sposób, według mnie najlepszy, jak chodzi o radzenie sobie ze stresem, to znaleźć najgorszy możliwy scenariusz, który może się wydarzyć. Chodzi mi tu oczywiście obiektywnie, bo nie chodzi mi o takie scenariusze typu, nie wiem, że pójdziemy na spotkanie i tam nas, nie wiem, zawiozą do lasu i nas zakopią w ziemi, no bo to, no to jest praktycznie niemożliwe. Więc chodzi mi o obiektywnie najgorszy scenariusz, jaki może się wydarzyć i pogodzenie się z nim. Czyli co w momencie, gdy na przykład właśnie wydarzy się najgorszy scenariusz, co będzie dalej, co ja z tym zrobię. I w taki sposób już jesteśmy przygotowani na najgorsze, więc wszystko, co będzie mniejszym problemem, potraktujemy no, jak błahostkę. No, przykładowo, chociażby podryw, niech będzie. Podchodzimy do jakiejś dziewczyny, nie wiem, w klubie, w barze, na ulicy, gdziekolwiek,
zagadujemy do niej, co najgorszego się może wydarzyć. No prawdopodobnie to, że po prostu da nam kosza, oleje nas i na tym się skończy. I, no, i wiecie, i co z tego? Więc właśnie drugim sposobem jest to, żeby wymyślić sobie, wyobrazić najgorszy możliwy scenariusz, zaadaptować się do niego i jakby przygotować właśnie na najgorsze. I wtedy, jeżeli już będziemy przygotowani na najgorsze w głowie, już będziemy mieli ten scenariusz w głowie, wtedy będzie nam dużo lepiej. I uwierzcie mi, że wiele osób traci na tym, że nie wizualizuje sobie pewnych rzeczy, bo wtedy jesteśmy... To działa z automatu. To nie jest wtedy tak, że jak coś się akurat wydarzy, to będziemy się jeszcze zastanawiać znowu, co robić dalej, tylko nie, my już będziemy wiedzieli, co robić i tak naprawdę zrobimy to nawet nie zastanawiając się na tym, podświadomie, przez to, że właśnie już jakby ten scenariusz w naszej głowie się wydarzył, już takie wydarzenie miało miejsce i już wiemy, co robić. I polecam ogólnie sobie wizualizować różne rzeczy, nie tylko stresujące i najgorsze scenariusze, ale też najlepsze scenariusze. I tak naprawdę wszystko. Po prostu polecam zastanawiać się czasami i wymyśleć sobie takie scenariusze, co też pobudza naszą kreatywność. Trzecim sposobem jest znalezienie plusów i minusów. Po prostu tak samo, jeżeli już na przykład spisaliśmy sobie daną sytuację, która nas stresuje na kartce, znaleźć plusy, powiedzmy, odmowy i minusy tej odmowy. I uwierzcie mi, zawsze znajdzie się jakiś plus. Naprawdę. Da się znaleźć plusy w każdej sytuacji i tak też polecam robić, że w momencie, gdy się coś nam wydarzy w życiu, albo ma się wydarzyć, albo się właśnie czymś stresujemy, bo to też można podciągnąć pod rzeczy, które już miały miejsce, to właśnie znaleźć sobie plusy i minusy i skupić się właśnie na tych plusach. I tu znowu powtórzę sytuację z tym podrywem. Przykładowo, podchodzimy do jakiejś dziewczyny, dostajemy odmowę, dostajemy kosza. Jakie są plusy z tej sytuacji? Po pierwsze, nie będziemy tracić czasu na tą osobę, która nie jest dla nas zainteresowana, więc w sumie nic nie tracimy, bo no, ta osoba już w pierwszej kolejności nie była nami zainteresowana, więc co z tego, nie? No, wiele osób jest nami niezainteresowanych i się jakoś tym nie przejmujemy. Druga sprawa to to, że w przypadku mężczyzn flirtowanie, czy w ogóle właśnie to, że podejdziemy do kogoś, w sensie do płci przeciwnej, która jest dla nas atrakcyjna, to już powoduje u nas wyrzut testosteronu, bez względu, że tak powiem, na wynik końcowy, czyli czy nam się uda, czy dostaniemy kosza, to i tak ten poziom testosteronu nam wzrośnie. To jest kolejny plus. Następny plus jest to, że każda odmowa powoduje doświadczenie i to doświadczenie powoduje, że będziemy się mniej stresować, jeżeli znowu coś nas takiego spotka. Bo wiecie, jeżeli raz dostaniemy odmowę, no to jest to bolesne i stresujące, ale jeżeli dostaniemy 50 raz odmowę, 100 raz odmowę, to już dla nas to jest takie, wiecie, no i co z tego, nie? No jakby dzień jak co dzień, nic się konkretnego nowego nie wydarzyło i jesteśmy przygotowani, żeby brnąć w to dalej. I to też jest powód, dlaczego powinniśmy tak naprawdę specjalnie jakby narażać się na takie sytuacje, czyli właśnie robić coś, co powoduje u nas dyskomfort, coś, co jest dla nas stresujące, bo wtedy zaczniemy sobie z tym lepiej radzić i w końcu przestanie to być dla nas jakikolwiek problem. Czwartym sposobem, jak chodzi o radzenie sobie ze stresem, jest medytacja. I medytacja jest jak najbardziej science proofed, to nie jest jakieś, nie wiem, pierdzielenie głupot, nie wiem, motywacyjne czy tam jakieś religijne, tylko rzeczywiście medytacja ma w nauce potwierdzenie, że działa. I co tu mam na myśli, mówiąc o medytacji, bo dużo osób może sobie pomyśleć, że nie wiem, pójdę do lasu, rozłożę sobie kocyk, usiądę w kwiat lotosu, rozłożę ręce i nie wiem, co będę dalej robił. Będę robił Nie. To nie jest medytacja. W skrócie można powiedzieć, że chodzi o to, żeby być świadomym i być w danej sytuacji. I na tym polega medytacja tak naprawdę. Chodzi o to, żeby właśnie nie myśleć o tym, co będzie, o tym, co było, tylko skupić się na tym, co dosłownie jest teraz. Czyli nie wiem, co widzę, co czuję, jak się czuję, myśleć o swoim oddychaniu, o tym, że nie wiem, krew pompuje, serce pompuje nam krew do mięśni. I to jest medytacja. I sposobów może być na to wiele. Chociażby dla mnie takim jakby... taką medytacją jest gra na gitarze. Ja nie potrzebuję konkretnie właśnie coś robić, tylko wystarczy, że wezmę gitarę do ręki i grając na niej, ja nie myślę o niczym innym, bo ja myślę w tym momencie tylko o tej grze. Myślę o tym, co mam robić z palcami, zastanawiam się właśnie, co zrobić, żeby było dobrze i nagle wszystko jakby mi umyka. Ja nie myślę o tym, co będzie jutro, co za godzinę, o tym, co było wczoraj albo co mi się przytrafiło, tylko jestem skupiony na danej czynności
I to powoduje u mnie, że jestem zrelaksowany po, powiedzmy, nie wiem, pół godziny gry, czy po godzinie gry. I takich sposobów może być wiele. Każdy powinien sobie znaleźć dla siebie. Dla kogoś może być to trening siłowy, dla kogoś może być to czytanie książek, jazda na rowerze. Kto co tak naprawdę sobie wybierze, to jest to w pewnym rodzaju sposób medytacji, aczkolwiek też polecałbym zrobić taką konkretnie, że tak powiem, medytację, czyli właśnie usiąść w ciszy i zacząć się skupiać na takich pierwotnych instynktach, czyli siadamy, rozglądamy się, widzimy, co się dzieje dookoła nas, zaczynamy obserwować przedmioty, zastanawiamy się, jak się czujemy w danym momencie, skupiamy się na oddechu, właśnie na liczeniu chociażby sekund wdechu i wydechu, co też jest bardzo dobrą metodą na medytację. I wiecie, właśnie skupiamy się na tym, co jest w danym momencie. I takie coś po 10-15 minutach już może przynieść naprawdę dobre rezultaty. Jak chodzi o takie dodatki, żeby sobie z tym pomóc, to ja na przykład polecam aplikację, która się nazywa Headspace. Niestety jest płatna, aczkolwiek powiem Wam z perspektywy czasu, że są to pieniądze, które warto zainwestować, bo stres powoduje u nas wiele rzeczy. Po pierwsze są to dolegliwości fizyczne, są to dolegliwości psychiczne i jest to też produktywność. Więc w momencie, gdy ja na przykład, nie wiem, zapłacę za coś 30-40 zł miesięcznie, ja wiem, że to spowoduje, że będę się mniej martwił, lepiej się będę miał po prostu, jak chodzi o zdrowie generalnie, będę bardziej produktywny, to mi się tak naprawdę te pieniądze zwrócą, bo przykładowo nie będę musiał iść potem, chociażby po jakimś bardzo długim okresie na terapię, bo na przykład nie będę sobie z czymś radził, nie będę musiał iść do lekarza, dlatego że na przykład mam problemy, nie wiem, z jakimś organem czy czymkolwiek i też będę bardziej produktywny w pracy, przez co też więcej prawdopodobnie zarobię, więc mi się to zwróci. Także patrzyłbym na to bardzo tak makro, a nie mikro, czyli patrzyłbym na cały obraz, a nie na tylko urywek, czyli ile to kosztuje. I to były moje sposoby radzenia sobie ze stresem. Daj znać w komentarzu, jeżeli Ty masz jakieś swoje metody, może komuś to pomoże. Zostaw łapkę w górę, udostępnij dalej, odsyłam Cię do innych materiałów na tym kanale. Cześć!